Witamy Was serdecznie. Kolejne nagranie na naszym blogu smakipiwa.pl. Dzisiaj okazja do tego, żeby porozmawiać o piwach belgijskich. Mamy z nami dzisiaj Cedryka, który jest specjalistą od piw belgijskich, zajmuje się tym na co dzień, przedstawiciel smaków, smakpiwa.pl, nie mylić ze smakamipiwa.pl, choć bardzo blisko, zainteresowania te same, więc oddam głos Bartkowi, który to rozpocznie dzisiejsze spotkanie z Cedrykiem. Witam serdecznie. Cedryku, powiedz nam, kim jesteście i czym się zajmujecie? Takie podstawowe informacje dla czytelników. Witam serdecznie wszystkim. No, jesteśmy miłośnikami dobrego piwa, to jest najważniejsze. Zawodowo zajmujemy się importem piwa belgijskiego do Polski. Jesteśmy przedstawicielem wielu browarów belgijskich. Zajmujemy się dystrybucją ich produktów, promocją ich marek w Polsce. Mamy w ofercie ponad 140 piw belgijskich. A prywatnie jesteśmy dobrymi znajomymi ze studiów, którzy mieli dosyć pracy w dużych korporacjach i rozpoczęli własny projekt pod tytułem smakpiwa.pl. Powiedz, Cedryk, dlaczego akurat piwa belgijskie? No, nie da się ukryć, że jak do tej pory większość swojego życia spędziłem w Belgii i są trzy rzeczy, które Belgowie robią najlepiej na świecie, to są czekoladki, frytki i piwo. I tego dobrego piwa nam bardziej brakowało w Polsce. Czyli mówisz, że frytki, czekoladki są dostępne, a piwa ciągle brak. Też nie są dostępne, ale od czegoś trzeba było zacząć, także skupiliśmy się na piwie na razie. Rozumiem, że plany będą frytki, a później czekoladki. Nie, na razie to tylko piwo. Okay. Mówiłeś, Cedryku, że Belgowie robią najlepsze piwa na świecie. Ja się z tym zgadzam. Mówi się o tym, że to kraj, który jako jedyny oparł się dominacji lagera. Opowiedz nam troszeczkę o kulturze piwnej Belgii. No to trzeba przyznać, że Belgia jest dla piwa to, co Francja jest dla wina, Polska dla wódki, czy Stany Zjednoczone dla hamburgerów. Po prostu piwo w Belgii jest elementem kultury narodowej. W Belgii jest najwięcej kafejek na świecie, najwięcej gatunków piwa. Jest w Belgii ponad 400 browarów, 1400 rodzajów piwa. I nawet na samym uniwersytecie można wiązać swoją przyszłość z kierunkiem technologii ważenia piwa, czyli na biochemii można studiować na studiach magisterskich czy podyplomowych i specjalizować się zawodowo w ważeniu piwa. Jeśli chodzi o taki aspekt historyczny, to warto wspomnieć o akcie van der Velde. To jest takie prawo, które wyszło w życie w 1919 roku i który zabronił serwowania w knajpach i w kafejkach belgijskich mocnych alkoholi, czyli zniknęły z półki wszelkie brandy, whisky, skoczy, bourbony i tak dalej i zostały tylko piwo, czyli browary szybko się wyspecjalizowały w ważeniu coraz mocniejszego piwa, żeby jednak zaspokoić te potrzeby klientów. Dobrze, to wiemy mniej więcej, jak to wyglądało ogólnie, może porozmawiajmy troszeczkę o szczegółach. No właśnie, mówisz o tym, że rynek piw belgijskich jest ogromny, że w Belgii można spotkać na każdym kroku piwa, na uniwersytetach ludzie się kształcą w tym kierunku. Jakbyśmy mieli porozmawiać tylko o lambikach, geze i frutlambik, jakbyś mógł nam powiedzieć coś więcej na temat tych piw? No myślę, że lambiki są takim bardzo ciekawym tematem, bo to jest jedno z takich najciekawszych piw belgijskich. To jest piwo, które jest ważone od wieków. Już w 1550 roku, w XVI wieku mówiono, że to piwo jest ważone od pradawnych czasów. To jest piwo fermentacji spontanicznej, tak zwane piwo szampańskie. To jest piwo, które jest ważone na dzikich drożdżach, które występują naturalnie w powietrzu, w jednym miejscu na świecie, to jest w dolinie rzeki Zen. I to jest najważniejsza zaleta tego piwa. Cała historia polega na tym, że nie dodaje się sztucznie drożdży, żeby rozpocząć proces fermentacji, tylko w browarze się otwiera okna, otwiera się kadzie i ten słód zaczyna... Dobra, czyli tak. Skoczyliśmy na tym, że tak. Piwa fermentacji spontanicznej. Najważniejsze jest to, że nie dodaje się sztucznie drożdży, żeby rozpocząć proces fermentacji, tylko w browarze otwiera się okna, otwiera się kadzie i słód zaczyna fermentować od kontaktu z powietrzem. Przepraszam, ale co na to sanepid w takim razie? No myślę, że sanepid miałby dużo do powiedzenia, bo w Belgii
ze względu na to, że te drożdże występują w browarze, bardzo rzadko i bardzo wybiórczo się czyści te browary. Na ogół się czyści tylko podłogi i ściany i sufity się zostawia tak naturalnie, żeby mogły rozkwitnąć te drożdże. Tak. No, powiedziałeś nam o tym najciekawszym piwie belgijskim, ale Lambic to jest taka dość duża rodzina. Opowiedz nam mniej więcej, jak się dzielą te piwa i jak one się prezentują. Tak, czyli jak już zapoczątkuje się proces fermentacji, przelewa się to piwo do beczek dębowych, leżakuje sobie 3 lata w beczkach dębowych i otrzymuje się taki klasyczny Lambic. Na podstawie tego Lambiku można najprostszym sposobem kuparzować, czyli mieszać starsze i młodsze roczniki lambików i otrzymuje się piwo Gueuz. To jest taki klasyczny, musujące, lekko kwaskowate piwo. Do tego można dodawać element słodki. Można dodawać cukru trzcinowego czy kandyzowanego i wtedy otrzymuje się faro albo różnych owoców. Dodaje się prawdziwe owoce do procesu fermentacji. Otrzymuje się na przykład piwo wiśniowe, czyli nie o smaku wiśniowym, tylko z prawdziwymi wiśniami. Można otrzymać piwo malinowe, framboise, pêcheresse brzoskwiniowe, cassis z czarną porzeczką, czy jeszcze jabłkowe. To są naprawdę ciekawe piwa, o nich będziecie mogli więcej przeczytać u nas na blogu, dlatego że planujemy dłuższą serię o piwach belgijskich. Ja teraz poproszę jeszcze Cedryka, żeby nam opowiedział o drugim bardzo ważnym piwie, przynajmniej dla mnie belgijskim. Piwie, o którym mówi się, że nie ma osoby, której nie smakuje, chodzi o Vita. Tak, te piwa belgijskie, tak zwane białe piwa, to są piwa pszeniczne, czyli takie witbiry, inaczej mówiąc. To jest druga taka rodzina bardzo znana belgijskich piw. Najciekawsze jest to, że one są dużo delikatniejsze, dużo subtelniejsze od piw niemieckich, bo polega to na tym, że do procesu ważenia piwa dodaje się różne elementy, które są takie nietypowe. Dodaje się trochę skórki pomarańczy, dodaje się curaçao, dodaje się kolendry, dodaje się różnych przypraw, które powodują, że te piwa są takie lekko rzeźwiające, o takim posmaku cytrynowym czy cytrusowym, bardzo, bardzo rzeźwiające. Najbardziej znanym piwem białym belgijskim to jest oczywiście Hoegaarden, którego receptura została opracowana przez Pierre'a Selissa na początku ubiegłego wieku. Tylko niestety Hoegaarden został wykupiony przez duży międzynarodowy koncert piwny, no i nie da się ukryć, że jakoś trochę ucierpiało na tym na przestrzeni ostatnich lat, ale na szczęście przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych Pierre Selissa opracował recepturę drugiego białego piwa, witbira belgijskiego, z browarem Świętego Józefa i to jest Limburg Sauvite. I to jest piwo, które od lat wygrywa najważniejsze testy konsumenckie belgijskie i który zachował wszystkie takie bardzo ciekawe charakterystyki tego pierwotnego piwa, czyli jest ważony według oryginalnej receptury, która została opracowana w ubiegłym wieku. Dziękujemy. Słuchajcie, my piliśmy już Limburg Sauvite, wy na pewno przeczytacie o nim na blogu. W Polsce rynek piwa jaki jest, każdy wie, mamy dominację lagerów, piw tanich, które ludzie piją na każdym rogu ulicy. Jak wygląda sprzedaż piw belgijskich? Jak wam się to udaje? No nie da się ukryć, że piwa belgijskie do siły rzeczy są droższe od piw polskich, ale na szczęście można zanotować taki no wyraźny odwrót od piw koncernowych tak zwanych, od lagerów, od pilsów, takich klasycznych piw, które są podawane w każdej knajpie, bo konsument coraz bardziej docenia jakość. Poszukuje ciekawych smaków, ciekawych produktów. Konsument po prostu nie tylko jeśli chodzi o piwo, tylko generalnie chcę wiedzieć, jak produkty są robione, skąd pochodzą, czy są regionalne, czy są piwa po prostu masowe i to nam w jakiś sposób pomaga. No na pewno trzeba zapłacić dużo więcej za piwa belgijskie, ale z drugiej strony no ludzie są gotowi wydać parędziesiąt złotych albo i nawet 100 złotych za butelkę dobrego wina, także po prostu się wpisujemy tutaj w tą tendencję i nie odnotujemy dużego problemu z powodu ceny. Dobra, to powiedz, jakie piwa ty pijesz? No bo mówimy tutaj o piwach belgijskich, a co u nas czego można się napić, jeżeli chodzi o piwo? No, bardzo sobie cenię niektóre piwa polskie, słowackie, czeskie, bardzo lubię irlandzkie, nawet angielskie piwa, za którymi ludźmi na ogół nie przypadają.
No ale muszę przyznać, że w upalną pogodę to tak jak dzisiejszą, to chętnie sięga po kika albo wieczorem po białe pszeniczne. Tak. Zastanawiam się, ile piwa, które przeprowadzacie do Polski, wypijacie sami, a ile trafia na półki sklepowe? No na szczęście 99% trafia do dystrybucji, tak? Ja myślę, że na koniec możemy wznieść toast piwem, które stoi za nami, które myślę, że jest widoczne przez cały dzisiejszy dzień. Ja będę statystował, będę trzymał mikrofon i będę słuchał i patrzył. Sąty.